Ja bardzo dużo przytyłam w ciąży. Byłam młodą mamą i pojawiało się wiele pytań, jak ona mogła tak dużo przytyć w tak krótkim czasie. Stawałam się bardzo wycofana. Otyłość mnie bardzo zmieniła. Może na zewnątrz byłam zawsze uśmiechnięta, ale w środku środek aż krzyczał, że człowiek jest więzieniem sam dla siebie. Myśl o odchudzaniu dojrzewała we mnie już od czasu, kiedy właśnie zamknęłam się w domu z dzieckiem. Punktem kulminacyjnym było, kiedy moja córka zaczęła dorastać, kiedy chciała nauczyć się jeździć na rowerze bez bocznych kółek. Powiedziałam, okej, nie ma problemu, idziemy się uczyć. Wtedy się okazało, że problem był. Czułam, że ją zawodzę jako mama. Pewnego dnia spotkałam sąsiadkę, która bardzo dużo schudła i zapytałam się, jak ona to zrobiła. Opowiedziała mi o Gaca System i pomyślałam, że warto spróbować. Dla mnie na początku, jak te kilogramy spadały, to nie była tylko redukcja kilogramów, to była przede wszystkim redukcja wstydu, redukcja przykrości, które mnie spotykały, redukcja barier, redukcja granic, to nie były tylko kilogramy. Życie po odchudzaniu to jest życie bez barier, życie bez granic. Warto zawalczyć o siebie. No i przede wszystkim udowodnić sobie samemu, że można wszystko, że daje się radę, że mamy charakter, a efekt końcowy jest warty każdego poświęcenia. Ktoś kiedyś powiedział, że tak super teraz wyglądam, że moje życie odwróciło się do góry nogami. A ja wtedy powiedziałam, że moje życie właśnie teraz stanęło na nogi.